Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Chodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto słowo Pańskie. Osiemnaście lat temu, kiedy zastępowałem pewnego księdza, powiedziałem do tej Ewangelii takie kazanie, które wywołało sprzeciw. A powiedziałem po prostu, że jeżeli szeroka jest ta brama, przestronna droga, która prowadzi do zguby, i że wielu tam jest takich, którzy nią idą, a mało jest tych, którzy idą wąską drogą, to kiedy my żyjemy jak przeciętny człowiek, jak przeciętny katolik, jak przeciętny Polak, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie idziemy drogą do życia, tylko do zguby. I dlatego trzeba się opowiedzieć, ponieważ żeby osiągnąć zbawienie, potrzeba współpracy z Bożą łaską. Bóg stworzył nas bez nas, ale bez nas nas nie może zbawić. Żeby pójść do piekła, wystarczy nic nie robić, odpuścić sobie. To wywołało pewne oburzenie. Pewna osoba dzwoniła na skargę, że straszę piekłem, ale to są słowa Pana Jezusa. To nie ma ksiądz tutaj nic do straszenia, tylko ma do ostrzegania. I rzeczywiście dzisiaj jesteśmy w takim świecie trochę uśpionym. Wydaje nam się, że powinniśmy być tolerancyjni, powinniśmy mówić grzecznie, łagodnie, tak żeby ludzie się dobrze czuli. Tylko ta droga szeroka i brama szeroka, gdzie rozszerzamy nasze sumienie, nasze zasady, stają się coraz bardziej rozluźnione. Czy one rzeczywiście są skuteczne? Czy taka droga nie jest drogą tworzenia sobie własnego Kościoła? Już nie Kościoła Chrystusowego, tylko takiego, który nam odpowiada. Czy nie jest to takie traktowanie Kościoła jako wielkiego duchowego supermarketu, w którym sobie wybieram to, co mi pasuje, a to, co mi nie pasuje, to sobie odrzucam? Już na Zachodzie przyszła taka moda, żeby nie mówić o piekle, o grzechu, o szatanie. Raczej mówmy o tym, co jest takie dobre, miłosierne, coś pozytywnego. Ale prawda jest całościowa. Prawdą jest, że Bóg jest miłosierny, ale też prawdą jest, że jest sprawiedliwy. I prawdą jest, że przyszedł na świat, aby nas ratować przed piekłem i doprowadzić nas do nieba. Dlatego też dzisiaj Pan Jezus chce nas jakby na nowo przebudzić. Też pokazać, że jesteśmy obdarowani pewnym skarbem. Mamy w momencie Chrztu Świętego pewną perłę. Perła, która jest utracalna. Jest to łaska. Łaska uświęcająca. I teraz dużo zależy od tego, w jakim gronie się obracamy. Oczywiście możemy być posyłani przez Boga do głoszenia Ewangelii, dawania świadectwa, ale nie jesteśmy posłani do tego, żeby się upodobnić do środowiska, które symbolizuje
właśnie życie psa czy życie świni. W tamtych czasach świnia jako zwierzę nieczyste, do dzisiaj Izraelici nie spożywają, tak samo muzułmanie, mięsa świni. Dlaczego? Dlatego, że świnia symbolizuje kogoś, kto tylko przyjmuje, pożera, zjada i nie zastanawia się, nie przeżuwa tego, co przyjął i tak bezmyślnie chodzi po tym świecie. Szuka tylko tego, co może napełnić brzuch. Bogiem takiego człowieka jest brzuch i przyjemności. Natomiast Pan Bóg chce, żebyśmy mieli taką postawę refleksyjną, żebyśmy to, co usłyszymy, rozważali w swoim sercu, rozmyślali. Maryja jest tego przykładem, jest wzorem takiej postawy, gdzie każde słowo zachowywała w sercu i je rozważała, rozmyślała, czyli medytowała nad tym słowem. I teraz, co to znaczy nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł przed świnie? Są takie osoby, które jeszcze nie są gotowe do tego, żeby przyjmować to, co święte, czyli sakramenty święte. Są takie osoby, które powinny przeżyć przemianę z życia zwierzęcego, przyziemnego, pogańskiego na życie według przykazań Bożych. Jeżeli następuje ta przemiana, jeżeli człowiek się nawraca, jeżeli zaczyna naśladować Chrystusa, to może przyjąć sakramenty. Tak jak sakrament chrztu, tak też i sakrament później pokuty i pojednania, a wreszcie najświętszy sakrament, którym jest Eucharystia, Komunia Święta. Często Kościół jest kuszony do tego, żeby teraz przyjmować taką postawę jakby bardziej większej wrażliwości na to, co chce człowiek, niż na to, czego pragnie Jezus Chrystus. Bo jest rzeczywiście coś takiego jak głód osób, które nie mogą przyjmować Komunii Świętej. Nawet w duszpasterstwie związków niesakramentalnych powstają książki zatytułowane Głód i pragnienie, tęsknota. I tutaj rzeczywiście ta tęsknota i ten głód jest takim, może właśnie takim rodzajem motywacji do tego, żeby prosić Boga o takie doświadczenie przemiany serca, aby to serce w końcu tak się przemieniło i sytuacja, w którym się znaleźli, tak się zmieniła, aby w końcu mogli przyjąć to, co święte, przyjąć najświętszy sakrament. Nie możemy określić, że grzech już przestaje być grzechem, ponieważ tego chcą ludzie. To jest niemożliwe. Nie można ogłosić nieistnienia czegoś, co istnieje. Dopiero Bóg może to rozgrzeszyć, odpuścić, ale to nie jest mocą człowieka. My, nawet papież, biskupi, wszyscy razem, nie jesteśmy w stanie zmienić Słowa Bożego. Jesteśmy tylko depozytariuszami tego Słowa. Czyli przyjęliśmy i mamy wiernie je przekazywać. Taka jest misja Kościoła. Bo inaczej Kościół będzie niszczony, czego zapowiada ta druga część słów, że jeżeli rzucamy te perły, to owocem będzie reakcja tych ludzi, że będą deptać, obróciwszy się, będą szarpać was samych, będą niszczyć. Dlatego też, żeby zachować to, co święte, zachować też Kościół od zniszczenia, mamy chronić to, co święte, żeby nie było profanacji, żeby nie było świętokradzkich też komunii świętych. Prośmy dzisiaj w tej godzinie Bożego Miłosierdzia za cały Kościół, za nas samych, abyśmy nosząc w sobie ten Boży skarb, Bożej perły Królestwa Bożego, skarb łaski uświęcającej,
nie tylko sami tej perły nie stracili, ale też innym pomogli przygotować się do przyjęcia tej szczególnej perły, którą jest Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie.